Elizo, zagrałaś w filmie. Powiedz, czy czytałaś najpierw książkę, czy zainspirował cię scenariusz? Przeczytałam kiedyś książkę i w momencie, w którym dostałam propozycję nagrania castingu, self-tape'a, to właściwie nie miałam co się zastanawiać, bo absolutnie chciałam to zrobić. A jaką rolę zagrałaś? Wcielam się w postać starszej siostry Magdaleny Cieleckiej, ale pojawiam się tylko w retrospekcjach, stąd to niezrozumienie.